Tu dużo rzeczy robią, ale takich rzeczy, które ja nie ma na tym terenie. Każdy może się wykazać w tym, co jest tam. Chociażby dla małej takiej społeczności, tu właśnie tym bardziej na wsi. Na wsiach czy tych małych miasteczkach nikt nam nie może narzucić, co my chcemy robić, artyście, tak? Że on ma być niezależny, to co mu w duszy gra. Członkowie koła zajmują się tak rzeźbą, malarstwem. Ja oprócz malarstwa jeszcze dekupaże robię. No mieć pieniążki zrobić to nie jest problem, ale nie mieć i zrobić coś tam, no to jest uważam właśnie fajne, że... Ale też bez zaangażowania ludzi dużo to nie byłoby możliwe. Bo my też jeszcze robimy sport, także różne biegi. Staliśmy się jak tym kołem takim dosyć... że wiedzieli, co to jest za koło, że z takim słynnym kołem. Mi się wydaje, że tak jak tutaj na ten teren, to mi się dużo rzeczy udało, że poznać tyle ludzi, wciągnąć tych ludzi, wypromować. To jest piękne właśnie w tym, że jednak warto marzyć, warto robić i nie załamywać tym jakimś tam małym niepowodzeniem, bo przyrównując kiedyś jak zaczynałam to co robić, a teraz na pewno jest różnica. I tylko jak się człowiek chce uczyć, taki amator jak ja, to tylko nauczyć się od lepszych, prawda? Przestałam się bać, nauczyłam się wychodzić sztalugą i malować od razu, malować. To jest gdzieś tam we mnie i ja muszę coś robić, bo jak coś właśnie albo nie namaluję, coś nie będę robić, to tak jakbym stracony dzień był. Tyle jest do zrobienia rzeczy, a za późno po prostu zaczęłam. Rób to. Nie czekaj tak długo, rób to pomału, rób i naprawdę kimś tam będziesz w życiu, coś będziesz umiał. Zawód swój zdobył, ale miej tą swoją taką pasję, przyjemność, co tylko dla siebie robisz. To. Nie wiem, co dzisiaj bym, jakbym nie malowała, to nie, nie byłoby życia chyba dla mnie. No, ja teraz to nie wyobrażam. Nie mam czasu myśleć o chorobach, o czym, bo jest pasja i zawsze jest coś innego fajnego do zrobienia. Kto naprawdę chce, to może próbować swoich sił, prawda? I to jest piękne, że mamy takie możliwości, bo kiedyś nie było tu nic takiego przedtem. Wszyscy myśleli, że to się nie uda. I ja wierzyłam w to, że się uda. Jak ktoś ma pasję, mu się wydaje, i te marzenia, i lubi to robić, to się musi udać. Małymi kroczkami, ale się musi udać.